Nowy rok zaczyna się zwykle od nadziei na nowy początek, jednak zmiana cyfr w kalendarzu chroni nas przed wydarzeniami z poprzednich lat równie skutecznie jak zamykanie drzwi w budynku przed rozprzestrzeniającym się pożarem. Choć nastał nowy rok, wciąż mamy te same firmy, tych samych dziennikarzy i aktywistów. Nie zniknęły również problemy, z którymi boryka się branża gamingowa. Prawdopodobnie pożegnania z problemami życzyłby sobie również zarząd CD Projektu, bo tych przybywa im w zastraszającym tempie. W grudniu wspominałem o ich nie do końca przekonujących przeprosinach. Retoryka to wspaniała sztuka wysławiania się, która w historii swojego istnienia wielokrotnie znajdowała uznanie. Na nasze nieszczęście od lat wykorzystywana jest również w PR-ze i przez lifestyle'owych coachów. To z kolei zaowocowało wysypem ułomnych technik komunikacji, takich jak na przykład sztuka przepraszania i pojawienie się sławnego już zwrotu przykro mi, że się tak poczułeś, który oznacza dokładnie przykro mi, że zachowujesz się jak rozhisteryzowane dziecko, ale i tak mam rację. Chcesz lizaka? Jednak grudniowe przeprosiny CDPR-u nie były aż tak złe. Dotyczyły braku prezentacji gry na wszystkie platformy, co było w zasadzie oddalone o krok od stwierdzenia przepraszamy, że nie powiedzieliśmy wam prawdy. Jednak tutaj jeszcze musimy brać pod uwagę, że wszystkie takie oświadczenia mogą firmę obciążyć w sądzie, więc na tamten moment to prawdopodobnie najlepsze, co mogliśmy dostać. Niedługo później wszystkie newsowe outlety podały informacje o wycofaniu gry ze sklepu Sony, a także o zbiorowym pozwie ze strony inwestorów. Redom zarzucone było złamanie ustawy o papierach wartościowych i wypuszczaniu błędnych informacji na rynek, a także niedopełnienie obowiązków przez zarząd i zignorowanie komunikatów o słabej jakości gry na starą generację konsol. Choć nagłówki w artykułach przypowiadały Redom sądowe batalie, rzeczywistość nie jest jeszcze dla nich tak zła, jakby się mogło wydawać. Czytając artykuł w Business Insider, dowiadujemy się, że choć pozwy są gotowe, nie zostały certyfikowane. Firmy poszukują inwestorów, którzy chcą dołączyć do pozwu zbiorowego i mają na to czas do 22 lutego. Sytuacja przypomina trochę test preorderów, gdy CDP ogłosiło upadłość, a syndyk mailowo namawiał do wniesienia roszczeń w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy. CD Projekt ratowało wtedy sytuację, odciągając ludzi od wyboru drogi sądowej i zapewniając, że dostarczy gry w imieniu CDP. Szczerze nie wyobrażałem sobie innej reakcji, szczególnie że link do preorderu został umieszczony na oficjalnej stronie Cyberpunka zaraz po prezentacji na E3. Choć opieram się wyłącznie na znalezionych artykułach, odnoszę wrażenie, że pozwy mogą nie otrzymać certyfikacji lub być stosunkowo łagodne w skutkach, gdy firmom prawniczym nie uda się zgromadzić wystarczająco dużej siły, zdolnej do poparcia stawianych roszczeń. Więc jeśli masz wiedzę prawniczą w tym zakresie, daj znać w komentarzu, chętnie przypnę tę wiadomość w roli uzupełnienia lub sprostowania. Natomiast kilka dni temu mogliśmy przeczytać, że CD Projekt Red trafił pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a to może skutkować nałożeniem kary na dewelopera nawet w wysokości 10% rocznych przychodów. Tutaj nie będę szejmował clickbaitowych nagłówków, bo ostatecznie wszyscy gramy w tę samą grę, próbując dać się zauważyć. Jednak czytając wyłącznie tytuły artykułów i lidy, można odnieść wrażenie, że ostatnimi czasy naprawdę ciemne chmury zebrały się nad CD Projektem. W rzeczywistości UOKiK aktualnie nie prowadzi żadnego oficjalnego postępowania. Urząd również zapewnia, że nie zamierza utrudniać pracy dewelopera, jednak otrzymało na niego skargi i w związku z tym zwróciło się do CDPR po wyjaśnienia. Dopiero jeśli te nie będą satysfakcjonujące, urząd rozpocznie oficjalne postępowanie. Choć wiele osób może nie zgadzać się z takim obrotem spraw, UOKiK wydaje się dojrzale podchodzić do całej sprawy. Uważam, że gracze nie powinni przedkładać dobra dewelopera nad własne. Jeśli korespondencja z urzędem i ewentualne dochodzenie pomoże określić, czy celowo byliśmy wprowadzani w błąd, to jest to jak najbardziej potrzebne działanie. Jak podkreślił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jest to pierwszy przypadek, w którym tak dokładnie przyglądają się producentowi gier. Choć w Polsce prawnie nie bazujemy na precedensach, przypadek Cyberpunka otwiera nową dyskusję odnośnie standardów dostarczanych produkcji na rynek, a także ochronie konsumentów. A większa świadomość w tym zakresie, szczególnie takich instytucji jak UOKiK, to zdrowszy rynek. Jednak nie wspominam o tym wszystkim w formie przydługawego wstępu, a już na pewno nie próbuję tym zrekompensować mojej dłuższej przerwy w publikowaniu filmów. Te wszystkie wydarzenia łączą się z oświadczeniem CD Projektu, które zostało opublikowane 13 stycznia. Jest to idealny materiał, który mógłby posłużyć jako film instruktażowy w temacie jak powinien wyglądać prawdziwy strach na twarzy filmowanej ofiary, skierowany do somalijskich piratów albo terrorystów z ISIS. Jeśli zagralibyśmy w grę, wypij za każdym razem, kiedy szef CD Projektu mrugnie albo odwróci wzrok od obiektywu, pewnie po wszystkim spokojnie moglibyśmy rozjechać się autami do domów. Jestem przekonany, że Iwiński potrafi wykrzesać z siebie więcej życia niż portret nekromanty z Heroesów Trójki. To długie, chłodne, sięgające po duszę widza spojrzenie mogło być efektem źle ustawionego promptera. Możliwe też, że zespół nagrywający był zbyt miły, by wprowadzać w locie poprawki. Dlatego za końcowy efekt przypominający film z żądania okupu winie dział PR-u. Tutaj też pojawiają się dodatkowe zasady komunikacji i mowy ciała, o których szef Redów pewnie wie albo został poinformowany przed nagraniem. Zerwij spojrzenie, a wyjdziesz na nieszczerego. Jak twój wzrok po wypowiedzi ucieknie w prawy górny róg, wszyscy pomyślą, że kłamiesz. Nie krzyżuj ani nie chowaj rąk, bo pomyślą, że coś przed nimi ukrywasz lub nie obchodzi cię zdanie odbiorców.
Jest długa lista tego, co powinno, a czego nie powinno się robić w takich wystąpieniach. Nawet background ma znaczenie i nie bez powodu widnieje tam logo Cyberpunka, a nie CD Projektu. Do prezentacji wizualnej jeszcze wrócę, jednak w całym przekazie zaskakująco ważne okazują się jeszcze słowa. Tym razem tekst jest już lepszy od poprzedniego, lecz ponownie nie usłyszymy tutaj: sorry, że zrobiliśmy wam nadzieję i skłamaliśmy, że gra wygląda lepiej niż w zapowiedziach. Natomiast przeprosiny za jakość gry i zawiedzione zaufanie były jak najbardziej na miejscu. I na pewno jest to lepsza forma przeprosin niż te, które składał w 2019 Alan Brack z Blizzarda. Film do tego materiału będzie w zakładce na górze filmu, tam też jest o sztuce przeprosin. Z kolei Marcin Iwiński powiedział to, co powinno być powiedziane w pierwszym tygodniu po premierze gry. Podkreślił, że on i zarząd ponoszą odpowiedzialność za wczesną premierę i stan gry, a także zaapelował, by nie obarczać winą pozostałych pracowników, którzy pracowali przy projekcie. Wiem, że media bardziej zainteresowane są crunchem, jednak dla mnie ważniejsze jest zachowanie szefa w sytuacji kryzysowej i czy potrafi stanąć w obronie swoich pracowników. Mimo że ta reakcja pojawiła się kilka tygodni za późno, dobrze, że się w ogóle pojawiła. Po tym pięknym akcie heroizmu otrzymaliśmy tłumaczenia. Choć w mediach znalazłem kilka nagłówków, w których autorzy pisali, że nareszcie poznaliśmy przyczyny słabej premiery CPK, w oświadczeniu Redów nie pojawiło się nic, czego byśmy wcześniej nie wiedzieli lub się nie domyślali. Oficjalna wersja jest taka, że CD Projekt do ostatniej chwili walczył z optymalizacją gry na konsole i stąd pojawiło się całe zamieszanie z recenzjami. Z kolei technologiczna przepaść między platformami zaczęła się pogłębiać w momencie, gdy pierwotnym celem było uzyskanie jak najlepszej jakości na PC, a dopiero późniejsze skalowanie jej na starą generację konsol. Po przeprosinach i tłumaczeniach pojawił się segment z obietnicami. Tutaj dostaliśmy coś jeszcze mniej przydatnego niż wykres pogody długoterminowej. Informacja o wielu poprawkach w przyszłości była równie pomocna jak komunikat, że wczoraj i dzisiaj padał śnieg, a do końca zimy jeszcze czasem popada. Trudno powiedzieć, czym to dokładnie jest, ale na roadmap to nie wygląda. No chyba, że CD Projekt z definicji zapożycza od twórców Star Citizena. Zamiast tej pięknej grafiki, wolałbym usłyszeć, że zbierają feedback od fanów, by po załataniu gry nie obarczać resztą pracy moderów. Na sam koniec szef Redów wspomina, że mają jeszcze inne projekty, ale o nich usłyszymy, gdy nadejdzie właściwy czas. I w zasadzie to tyle. Wszystko wybaczone. Cyberpunk będzie poprawiony, o czym wszyscy dobrze wiedzieliśmy. Dzięki za oglądanie, ja mogę się żegnać. Z tym, że nie do końca. Wróćmy jeszcze do prezentacji wizualnej. Dlaczego szef Redów jest w studiu, z wielkim napisem Cyberpunk za plecami, wyglądając jakby przepraszał za wprowadzenie stanu wojennego? Przecież równie dobrze mógłby mówić z domu, siedząc przed kompem w dresach, przypominając bardziej człowieka niż ozdobę choinkową, która magicznie ożyła na moment przed zatknięciem jej na czubku drzewka. Powiesz pewnie, że to nie jest styl komunikacji CD Projektu, a sytuacja jest na tyle poważna, że śmieszkowanie w piżamie na Skype'ie może być źle odebrane. Okej, natomiast w tłumaczeniach Iwiński głównie odpowiada na wątpliwości, które pojawiły się podczas grudniowego spotkania inwestorów. I fakt, wszystkie dotyczą przyczyn słabej premiery CPK, a także rzucają trochę światła na zarzut sterowania recenzjami. Jednak trudno wyobrazić sobie, że w niecałe dwa tygodnie mieli dokonać tego, co po premierze rozłożyli sobie do końca lutego. Wątpię, abyśmy kiedykolwiek otrzymali pełny obraz sprawy. Zatem tutaj stajemy w sytuacji, w której możemy uwierzyć tłumaczeniom albo nie. Prawdopodobnie jest to miks niedopełnionych obowiązków, obszarowej niekompetencji i naiwnego przekonania, że może nie będzie tak źle, jak obiecamy, że wszystko naprawimy. Jednak jeszcze jedna rzecz, która nie daje mi spokoju, to zapewnienie z samego końca. A dokładnie fragment, w którym Marcin Iwiński wspomina o projektach wykraczających poza Cyberpunka. Może to być wskazówka do trybu multiplayer, albo pozostawienie graczom nadziei, że Redzi będą dalej tworzyć gry, a całe zamieszanie jest jedynie potknięciem. W sumie to byłoby dobre pocieszenie dla tych fanów, którzy obawiają się, że aktualne problemy prawne mogą zaszkodzić działalności firmy. Jednak częściej się zdarza, że takimi informacjami interesują się inwestorzy, bo od informowania graczy są trailery. Dlatego nie mogę pozbyć się wrażenia, że choć wśród adresatów przeprosin znajdują się też gracze, ogólne zapewnienie o powrocie do jakości i dalszym działaniu kierowane są do kogoś innego. To sytuacja, w której przepraszasz dzieciaka, który się o ciebie przewrócił, tylko dlatego, że czujesz na sobie ogniste spojrzenie jego matki. Czas publikacji przeprosin też wydaje się dziwny, bo akurat pojawiły się po interwencji UOKiK i komunikatach poszukujących inwestorów do zbiorowego pozwu. Akcje Redów też na moment skoczyły i prawdopodobnie ich dalszy kurs zależy od tego, jak skuteczne były słowa Iwińskiego. Jeśli uda się przekonać opinię publiczną, że premiera była jedynie potknięciem, a firma ma plany na przyszłość, może CD Projekt wywalczy stabilizację, której w tym momencie bardzo potrzebuje. Dlatego choć nie wykluczam, że przeprosiny były szczere, to wydaje się, że pojawiła się tutaj dodatkowa korzyść i przez to nie były kierowane wyłącznie do nas. I tutaj pytanie do ciebie, jak ty odbierasz słowa szefa Redów i czy przeprosiny powinny być w takiej oficjalnej formie, czy może nie zwracasz na to uwagi? Dla mnie szef takiej firmy może wystąpić w słuchawkach przed kompem, mówiąc zwyczajne: sorry, zjebaliśmy.
W takiej sytuacji można śmiało przebaczać, ale nie zapominać. CD Projekt Red musi odpracować na szarpnięte zaufanie, a słowa są jedynie wskazówką, że mają takie intencje. A jak będzie w praktyce? O tym się przekonamy. No i to tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. Standardowo, jeśli chcesz ocenić ten film, łapki z kciukiem w górę i w dół są do Twojej dyspozycji. Nie zapomnij również kliknąć w przycisk subskrybuj, jeśli chcesz, by YouTube przypomniał Ci o kolejnym materiale. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Wróćmy jeszcze do prezentacji wizualnej. Dlaczego Sef Redów mogło być efektem źle ustawionego przed rozprzestrzeniającym się pożarem.